momencie, kiedy Państwo podpisują z nami umowę przyłączeniową, od daty odbioru całości sieci gazowej, czyli w momencie, kiedy my wybudujemy, wystawimy Państwu opłatę za przyłączenie i powiadomienie o zakończeniu inwestycji. Państwo mają 90 dni na powrót paliwa gazowego. Także proszę tutaj składać wnioski świadomie, podpisywać umowy świadomie, dlatego że dzisiaj no, nie budujemy po prostu tak zwanych pustych przyłączy. Czerpiemy zyski z usługi dystrybucyjnej i dlatego też będziemy oczekiwali od Państwa przyłączenia się do sieci gazowej. W pierwszym etapie, tym, którym było pokazane na mapie zaprojektowane odcinki, jeżeli Państwa nieruchomość będzie zlokalizowana na wysokości tej sieci, czyli będzie ona w ulicy, będzie tylko do wybudowania dla Państwa przyłącza gazowe. Termin realizacji takiego przyłącza to jest 6 miesięcy. W przypadku, jeżeli będą Państwa nieruchomość będzie zlokalizowana w komisji publicznej, wówczas będzie konieczność rozbudowy sieci gazowej i terminy, jakie Państwu zaproponujemy w umowach, to jest minimum 18 miesięcy, ponieważ jest to wszystko zależne od długości, którą będziemy musieli wybudować, jak i wartości inwestycji. Natomiast najistotniejsza sytuacja osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jeśli chodzi o gazyfikację. Ja posiadam budynek, mieszkam usługowy i powiedzmy, będę potencjalnie dużym odbiorcą gazu. I jak jest wtedy przy takich budynkach, nazwijmy to mieszanych, bądź też budynkach, w których jest wyłącznie prowadzona działalność gospodarcza? Procesu gazyfikacji, to tym lepiej, im większy rozbiór. Tak, ale chcę wiedzieć też te opłaty, jak one się też kształtują. Jak najbardziej ma Pani możliwość przyłączenia się. Wygląda to analogicznie w przypadku budynków jednorodzinnych. To tylko jest kwestia tego, jakie rozwiązania techniczne Pani sobie przyjmie. Czy na przykład opomiarować będzie chciała Pani oddzielnie działalność gospodarczą, oddzielnie budynek jednorodzinny, jak najbardziej jest to w ramach jednej opłaty przyłączeniowej dla takich klientów, którzy będą pobierali do 10 metrów sześciennych na godzinę. W przypadku, kiedy jest to bardzo duży obiekt i moc przyłączeniowa jest powyżej 10 metrów sześciennych, wówczas ta opłata jest kalkulowana indywidualnie, natomiast zawsze będzie Pani miała taką opłatę wstępną, skalkulowaną w umowie przyłączeniowej. Ale jak najbardziej